Witajcie w kolejnym openingu na kanale. Dzisiaj taka niespodzianka, otworzymy Battle Force'a separatystów. No i tutaj wielkie podziękowania z naszej strony idą do jednego z widzów. Tutaj pozdrawiamy Cię, Maćku, dzięki za przesłanie nam tego Battle Force'a do openingu. Dzięki właśnie Maćkowi będziecie mieć film o tym, co znajduje się w tym Battle Force'ie. Jakieś takie krótkie omówienie zrobimy. No i przejdźmy już do rzeczy, czyli co znajduje się w samym pudełku, jaka jest jego zawartość. No i standardowo zaczniemy sobie od masy plastików, czy od instrukcji. Tutaj trzeba by poszukać najpierw tej instrukcji. Pudełko jest wypchane dość mocno. Tak, bardzo dużo różnych tej rzeczy jest. Mamy mnóstwo plastiku, jak widzicie. Zaraz wyciągniemy wszystko i zobaczymy, co tutaj mamy konkretnie. No to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze są żetony. Mm-hmm. Okej, okay, dobra, mamy. Pudło mamy opróżnione. No tutaj jak zwykle instrukcji nie ma żadnych. Tak. Instrukcji trzeba szukać. Tutaj jest kod, gdzie znajdziecie instrukcję do montażu wszystkich modeli. Tak, także. Tak. No i teraz ta masa plastiku. Spróbujmy dojść, co tutaj jest. Tutaj mamy... Są magnaguardy, bo widzę blicz. Tak, podstaweczki. Podstaweczka od czołgu. Czyli na pewno gdzieś tutaj jest plastik. Tu jest chyba plastik do czołgu, tak. Nawet tak. Na pewno widać ten taki pancerz. Tu mamy cały czołg AAT. Jak widać do tego. Tu mamy wielką podstawkę. Do niego. Okej, tu są droideki. Tak jest. I tutaj mamy plastik od droidek. Tak, czyli w zestawie mamy tutaj dwa oddziały droidek. I to są, mamy tutaj pozy te takie zwykłe stojące i mamy je zwinięte też w kulkę. Dlatego mamy tak dużo podstawek do tego. Tak, czyli w zasadzie da się zrobić z tego trzy już aktywacje droidek. Tak jest. No i mamy tutaj magnaguardy z małych tych. One mają jakoś tak oddzielnie te plastiki. Tak, dostajemy jeden oddział magnaguardów i to są wypraski do nich wszystkie. I teraz tutaj mamy całą furę jeszcze plastiku. No, już widzimy Grievesa, bo jest ta peleryna. Jest peleryna, no. Tu jest Grievous. Taki jak w starterze dostaliśmy. No i tutaj dla miłośników sklejania droidy B1. To jest, dostajemy tutaj w tym zestawie 4 oddziały pełne. Każdy oddział składa się tak z 6 tych modeli podstawowych, do tego jeden jeszcze model zwykły dodatkowy i do tego jeszcze mamy dwie opcje chylików. Czyli jak widzicie 9 modeli na oddział. Także biorąc pod uwagę, że B1 są bardzo niewdzięczne przy sklejaniu, są bardzo drobne, także dużo zabawy tutaj będzie czekać, żeby to wszystko posklejać. Tak, no także tutaj widzimy masa plastiku, masa modeli do sklejenia i ewentualnego pomalowania, jeśli ktoś lubi grać pomalowanymi modelami. To teraz może parę słów o żetonach, jakie dostajemy. Aha. Tutaj jest o tyle lepiej, że żetony takie dowódcy, korów i tak dalej mamy idealnie wymierzone do tego, co znajduje się w pudełku. Mamy trochę supresów, już widzimy, że ran może nam zabraknąć teoretycznie w trakcie gry. Kilka takich podstawowych rzeczy, jakieś jony, immobilizy. Co tutaj jest ciekawe, a w zasadzie ciekawe, ale w takim przykrym tego słowa znaczeniu, droideki, jak dobrze wiemy, mają taki keyword, który daje im tarczę. Tak. I tarcz żetonów tutaj, żetonów tarcz tutaj nie zabrakło dostaliśmy. Zabrakło nam żetonów tarcz niestety. A poza tym, że nie dostaliśmy żetonów tarcz, których powinniśmy mieć tutaj 8, bo mamy dwie droideki. Tak, mamy dwa oddziały. To dostaliśmy tylko jeden żeton zepsucia ogólnego, podczas gdy mamy 3 pojazdy w zestawie. Mhm. No dobra, jeden pojazd, który może się psuć. I może się zepsuć jeszcze na dwa inne sposoby niż tylko ten. Tak. Także no tutaj troszeczkę żetonowo sobie. Także mamy trzeci Battle Force, który otwieramy i w każdym coś jest nie do końca halo. Tak, teraz czekam, aż ktoś nam wyśle 501 Legion i zobaczymy, co tam jest nie tak. Okej, okay. Ale to jeszcze nie wszystko. Tak, no mamy jeszcze. Bo do tego jeszcze karty. Są oczywiście karty. Tu zacznijmy sobie może od tych kart unitów, czyli to, co w sumie powiedzieliśmy.
Mamy naszego dowódcę Grievesa, bo jak wiemy, dowódcę Battle Force trzeba mieć. Tak jest. Mamy 4 razy B1, tak, czyli mamy 4 kory. 4 karty B1, także to jest sympatycznie, bo to jest. Gra się bardzo często B1, nie tylko Battle Force. Tak, ogólnie. Tu nawet jak będziecie chcieli potem rozwijać swoją armię, no to już macie to taką tak, podstawę fajną, waszej. Fajną podstawę w postaci właśnie tych B1 do dalszego rozwijania. Można sobie to uzupełnić droidami B2, a później jeszcze Z2 dokupić. Tak, no Grievous też jest takim generalnie całkiem okej dowódcą. To Grievous prawda, nastawionym też na walkę wręcz i nie do końca wspierającym armię. Ale myślę, że na początek jest całkiem ciekawe, zwłaszcza żeby zobaczyć, jak działają jednostki do walki. Tak Dwa razy droideki. Czyli tak naprawdę mamy tutaj zawartość. W starterze był Grievous, tak. Jeden oddział droidek i 2 B1, czyli mamy taką podwojoną zawartość startera. Z tym, że mamy tylko jednego Grievousa, a nie dwóch, co i tak nie ma znaczenia. Wystarczająco, prawda? Natomiast to, co jeszcze dostajemy, można powiedzieć, zamiast tego Grievousa, to właśnie Magna Guardy. Tak, mamy oddział Magna Guardów. Czyli Magna Guardy to, co lubimy i to, co jest bardzo mocne w separatystach, także tutaj myślę, że w przyszłości zaopatrzycie się więcej niż tylko ten jeden oddział. No i niestety albo niestety dostajemy jeszcze czołg AAT, bo w Battle Force musimy go grać. I generalnie, co jest fajne, to, że nie musicie go kupować oddzielnie, a jest to bardzo drogi zestaw, jeśli chodzi o tę jednostkę. Natomiast z jego grywalnością jest różnie, są fani, są antyfani. Myślę, że tutaj musicie sami sobie go spróbować. Na pewno, jeśli chodzi o skirmisza, to Battle Force'a tutaj raczej nie warto grać, bo musicie wtedy brać na czołg, a on raczej na skirmiszu nie jest jakiś, no nie jest jakiś świetny i was mocno ogranicza. I teraz jeszcze tak kilka słów odnośnie tego Battle Force'a. A konkretnie chodzi mi tutaj o to, że poza tym, co tutaj widzimy w Battle Force, możemy grać jeszcze Dooku jako dowódcę, możemy grać droida T-Series jako dowódcę. No i poza tym T-Seriesem możemy grać jeszcze Superlatywów Maula. Co ciekawe, w Maulu dostajemy też jego sondy, ale sond grać nie można w tym Battle Force. No i z rzeczy, których jeszcze tutaj nie mamy, są stapy. I myślę, że tutaj też jest sporo miłośników stapów i antyfanów droidek, więc tutaj jak w przyszłości będziecie chcieli sobie spróbować polatać takimi szybszymi pojazdami, to też 3 oddziały warto by dokupić. No w każdym razie Battle Force ma swoje jakieś tam różne opcje, są różne kombinacje 3 różnych dowódców. Uprzedzając pytania, nie można grać Field Commandera jako dowódcy, więc zawsze przynajmniej tego T-Seriesa musicie tutaj dokupić. No i generalnie jeszcze jest ta zasada budowy tego Battle Force'a taka specyficzna, że możecie grać 8 jednostek korów, tak, a tutaj mamy wyłącznie, tak, wyłącznie B1, no, ale no, wciąż kory. A tutaj mamy 4, więc jeśli ktoś bardzo chce zagrać na hordzie B1, to musi sobie jeszcze 4 takie zestawy dokupić. W sensie 4 zestawy pojedynczych B1, ewentualnie jakiś tam starter. Co jest ważne, nie dostajemy tu miarek, więc ani miarek, ani tych kart Battle Plan, czyli tych kart, no. Na starter to trzeba kupić, wiadomo, w żadnym Battle Force tego nie ma. Otwieraliśmy poprzednie, także to jest, musicie sobie kupić Essential Kit, ten starter. Tam będziecie miarki, kostki, dostaniecie karty. Ewentualnie dokupujecie starter i macie 2 kolejne B1 i jeszcze 3 droidekę. Natomiast Grievous się zdubluje i wtedy trzeba by go spróbować gdzieś. No na pewno na start bardzo, bardzo fajna opcja, ekonomicznie to wychodzi bardzo korzystnie. Tak. Zakup tego Battle Force'a w stosunku do zakupowania tych rzeczy jakoś tam pojedynczo. No i już armię i na 500 i na 800 jesteśmy w stanie chyba tutaj złożyć. Tak, z tego już jakieś tam 800 punktów można już spokojnie by zmontować. Tak, i tu nawet takie sensowne całkiem, bo mamy tutaj aż 9 jednostek. Także 9 aktywacji pewnie by się dało tutaj wycisnąć. No i dobra, to generalnie takie jednostki tutaj posiadamy. Dla nowych graczy, tak jak mówię, pewnie kiedyś w przyszłości się wyposażycie w kolejne Magna Guardy, bo są bardzo dobre, jeśli chodzi o ten zestaw Battle Force'owy. Zobaczmy, co tam mamy jeszcze z kart w takim razie. Tak, no to tutaj, jeśli chodzi o ulepszenia, powiedzmy pod Grievousa dokładnie, to mamy jego Annihilator, czyli ten jego pistolecik na 1-2. Tutaj też taki protip dla nowych graczy. Pistolecik jest bardzo dobry i warto go grać. Tutaj myślę, że będziecie często go używać w swoich rozpiskach. No i mamy jeszcze agresywną taktykę jako command upgrade. Tak, to przy hordzie B1 jest też upgrade'em, który się spłaca, bo
jesteśmy w stanie wydać dużo tych rozkazów, tam po 4 co turę na pewno będą. Tak, i tutaj żeby jeszcze... wykorzystać pełną możliwość. Jeszcze z komendów dostajemy strict orders, bo mamy często dużo rozkazów. Mhm. No, droidów generalnie supersy nie bolą, aczkolwiek jest to jakaś opcja do tego, żeby sobie ściągać po jednym. Coś jeszcze mamy do Grievousa? Do Grievousa samego można powiedzieć, że to już chyba tyle. Bo to już są takie rzeczy, które można też wstawić dobra, innym. Zobaczmy, co do B1. To teraz tak, do B1 mamy standardowo dodatkową B1. Tak, czy mamy dodatkowe cztery. Cztery B1, tak, natomiast B1-ki nie sugerujcie się tymi kosztami, bo tutaj jest 6 punktów, a teraz chyba kosztuje 4 ta B1. No, koszty wiadomo, trzeba w Army Builderach tak, sprawdzać. Jest 36 kosztów. To, co jest nadrukowane, już wszystko jest praktycznie tutaj się nie zgadza, bo i Grievous mają tak, cenę. No, droideki tutaj macie za 100, one mają są za 75. B1-ki mają inną cenę, także wszystko... Nie patrzcie na to, jak kupujecie, tylko wpisujcie na przykład na Tabletop Admirale, tutaj mogę polecić, albo tego typu buildery. Dobra, to mamy podstawowych ziomków do B1 i mamy jeszcze oczywiście heavyki. Dostajemy 4 razy E5C. Czyli taki tam droid na 1, 3 zasięg, 3 czarne. Bardzo fajna, tania opcja, ale też mamy coś, jeśli wasi znajomi lubią grać na armorowych pojazdach, to dostajemy 4 razy B1 z rakietą, więc możemy powiedzieć, że wy lubicie pojazdy, to my bierzemy sobie 8 impaktu do rozpiski. Tu mamy, to jest to samo, co to typowe B1-kowe wyposażenie. To, co jest chyba w starterze. W starterze i w tych zestawach takich, gdzie same B1-ki możemy dokupić, to właśnie dostajemy taką konfigurację. Tak. Identycznie, tutaj się niczym nie różni. Tak, tutaj do Magna Guardów, tak. Dodatkowy Magna Guard jako heavy, taki tak. No-name'owy, tańszy. Mhm. Mamy biczownika, tak. Tak, droższy heavy i rakietę, która też tutaj ma nieaktualny koszt, jako też, no, czyli też taki najdroższy heavy w tej chwili. Zestaw standardowy, tak jak i mamy tak. W zestawach z Magna Guardami. Standardowy zestaw Magna Guardów. I teraz jeszcze dla czołgu mamy jego 3 możliwe do zamontowania rakiety. Tak. Także wszystkie 3 tutaj od razu dostajemy, więc akurat to dobrze. Tak. Mamy wybór. Natomiast jest mały problem, jeśli chodzi o pilotów, ponieważ dostaliśmy tylko OM Series Droid Pilot, czyli tą P1, która daje koordynację na Droid Troopera. Tak. A jak dobrze wiemy, Czołg AT ma jeszcze 2 innych pilotów, których możemy grać. Jest to Logdurk tak, i T-Series. Mhm. Prawdopodobnie nie dali ich ze względu na to, że nie możemy używać Field Commandera jako, tak. No, jako dowódcy w Battle Force. Mamy już też na stronie AMG jest informacja, że można sobie, jest PDF z tymi kartami, można je wydrukować i legalnie grać. Także jeżeli ktoś zakupił Battle Force'a i To może sobie legalnie wydrukować tych 2 pilotów brakujących. No, tutaj no, dobry ruch z ich strony, no bo po prostu powinni to dać do zestawu, bo tak. Jak dobrze wiemy, skoro mamy Grievousa i mamy karty neutralne, o czym też będziemy mówić, to nie musimy grać nawet wersji Battle Force'owej, możemy zagrać sobie po prostu normalną wersję. Tak jest. Także tutaj no, przynajmniej tyle, że możecie sobie wydrukować. Droideki nie mają nic, one mają tylko slot tutaj na komunikator, tak. Więc tam się przeważnie nic nie stosuje do nich. Treningów. Tenacity, bardzo dobre dla Magna Guardów, też podrożone, albo dla Grievousa często grane. No i Protector. Też tutaj, no tutaj tylko Magna Guardy na upgrade, no tak, ale można powiedzieć mają, tak. Tylko i aż, bo może się przyda takie chronienie no, Grievousa. Może być przydatny, do tego mamy jeszcze co tam. No i mamy jeszcze komunikatory. To jest chyba ten komunikator, którego nikt nigdy nie używa. Tak, na droidy. Ten, co nam wydłuża możliwość otrzymywania rozkazów na 1.4, tak? Mało przydatny, dlatego że mamy upgrade dowódczy, który dowódcy daje zasięg na 1.4 i wtedy po prostu do wszystkich. Więc to jest takie no, nieprzemyślane to bardzo. No i mamy 2 razy linking targeting array, to jest akurat bardzo dobre. Za rozkazy aimy możemy. Tak, to możemy dać. Zarówno droidekom, jak i do czołgu możemy też to dać. Tak, bo to jest tylko dla pojazdów. Tak, i emplacement emplacementów, ale, nie mamy. Ale w separatystach jeszcze nie ma takich jednostek. No i 2 razy H-ko uplinki, to myślę też bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza, że jak macie Grievousa, to tutaj od razu dla nowych graczy warto jeden oddział B1, żeby miał tego H-ko uplinka, bo wtedy utrzymamy koordynację tak, i sobie kontrolę nad naszymi same będą sobie wydawać rozkazy, nie trzeba się będzie nimi zajmować.
Tak. No i teraz jeszcze karty dowodzenia, czyli tak, dostajemy oczywiście standing orders, bo bez tej karty nie można grać, ona musi być w każdej rozpisce. Czyli dostajemy cały zestaw po prostu, tak, tych kart? Tak, trzy neutralne rozkazy z grafikami Clone Warsowymi. Tak, czyli mamy, one są wszędzie już tutaj dostępne. W zasadzie standing orders też ma tą... One są w starterach tych dla dwóch graczy, teraz mamy je wszędzie w Battle Forcach dostajemy i także w Essential Kitie dostajemy ten zestaw, więc... Są karty podstawowe, dość często się je gra, no standing order zawsze, tak, gramy, plus któryś z tych trzech też dość często się wykorzystuje. Tak, trzy karty dowodzenia Grievousa oczywiście, skoro mamy Grievousa. Mhm. Tak jest, takie same jak oczywiście jak w starterze. No, Grievous nie występuje, nie można go kupić oddzielnie, tylko starter lub te w tym Battle Force jest tak dostępny. No więc jeśli gdzieś ktoś nie odsprzedaje, bo kupił na przykład 2T, to warto sobie taki właśnie kupić Battle Force, bo i Grievousa będziemy wtedy mieć. No i przejdźmy już do kart Battle Force'owych, które też troszeczkę omówimy. I co, zaczniemy może od trójki. Tak, mamy... To jest już karty, które możemy grać wyłącznie w tym Battle Force. Tutaj mamy rozkaz dla trzech core unitów, czyli tak naprawdę no, trzech B1, bo tylko tutaj B1 są core unitami w tej rozpisce. I każdy przyjacielski droid trooper, który dostaje rozkaz z tej karty, może wykonać ruch miarku 1, tak, speed 1. Czyli takie wydajemy trzy oddziały B1 przesuwają się do przodu już w fazie wydania rozkazu. Tak. To jest bardzo dobra strategiczna karta. Tak. Możemy popchać hostage'a na przykład, żeby fajno, szybciej tak, poszedł. Do scenariusza możemy, fajnie się przydaje. Możemy wejść na punktowanie od razu jakiegoś obiektywu, albo jeśli mieliśmy gdzieś tam za daleko na dwa ruchy, to dzięki temu może dojdziemy. Bardzo dobra karta. Myślę, można, tak, że warto ją grać. Na otwarciu też czasami jest dobra, bo ten ruch nam pozwoli już zaczynać wchodzić w zasięgi strzelania też. Także tak. Może się przydać. Drugą kartą będzie Unrelenting Assault. No i tutaj wydajemy dwóm core unitom, czyli jak widzimy dalej Battle Force nastawiony mocno na wydawanie rozkazów dla tych naszych core'ów. No i tutaj, gdy to jest też oczywiście tylko do Battle Force separatystycznego, jeśli ktoś jeszcze mu się nie zorientował, w innych wersjach rozpisek nie możemy tego grać. I gdy przyjazny core wykonuje atak, jeśli wyda jednego lub więcej aimów, to kolejna przyjazna jednostka, tutaj już nie musi być korowa, w zasięgu 1-2 może dostać aima, czyli to jest w sumie dokładnie to, co jest na trójce Imperium, tak, karty imperialnej. Tak. Natomiast co ciekawe, tak naprawdę, ponieważ gramy B1, wystarczyłby tutaj jeden rozkaz dla kora, bo i tak one sobie skoordynują, więc no troszeczkę tutaj myślę nieprzemyślana karta, aczkolwiek też jest dobra. Nie jest źle, bo gdzieś tam jak się nam połamie łańcuch tak koordynacji, no to mamy... No jest to jakieś zabezpieczenie. Mamy zabezpieczenie w postaci tego, że dwa unity dostaną. No to ja myślę, że wolałbym mieć po prostu dwa unity niż dwa core unity. No myślę, że dobra karta, może wzmocnić trochę naszą siłę ognia. Tak, bo będziemy mieli aimów, nie? Można sporo w tej turze dostać wtedy. Tak, za jedną akcję aim nagle dostajemy tak, maksymalnie... Jednostce damy, tak, kolejne, ona wyda, znowu da kolejne jednostce i także... 7-8 aimów możemy zrobić, bo 8 B1 możemy grać. Tak, tak. Dają tylko te kory, tak? Trzeba pamiętać, że tak. Kory można dawać innym, ale tylko po tym, jak tylko kory... Tylko kory przekażą tak, dalej. Jak kor wykona no atak i użyje aima, to może... Tak. To może dać wtedy aima. No i mamy jeszcze jedynkę, czyli technicznie rzecz ujmując, jedynki są takimi... zazwyczaj powinny być najmocniejszymi kartami, które dają małą ilość rozkazów, ale mają jakiś mocny efekt. Tak, mamy AI Coordination i tutaj jest, możemy ten rozkaz wydać albo na Heavy, czyli na czołg, albo na Support. No i tutaj jest, że po tym jak wydamy ten rozkaz, to każda jednostka, która dostała rozkaz z tej karty, czyli każda cała jedna, bo więcej się nie da, dostaje żeton standby. Jest to najczęściej na czołg, tak? Bo ten żeton standby z tego czołgu, przeciwnik nam go nie zdejmie ostrzałem, no bo nie dostaje pojazd, nie dostaje supresów. No, czy droideki też nie dostaną i stopy też nie dostaną. No stopy nie mogą dostać standby, bo są repulsorowymi. Bo są repulsorowymi to droideki nie dostaną. Natomiast droideki mogą dostać i czołg. Więc mamy tutaj, najczęściej to jest czołg, bo on ma wielką podstawkę i dość szybko wjeżdża gdzieś w środek mapy.
No i dzięki temu możemy zrobić dodatkowy atak, tak, temu standbyowi, czyli Chucky Chok będzie mógł w tej turze dwa razy strzelić, ewentualnie, no jeżeli damy to na droideki, no to droideka dwa razy może strzelić, tak, raz ze standbya i potem już czyli założę dużo supresów, albo czołg, to dobrze mieć wtedy dwie rakiety na czołgu. Tak, dobrze mieć dwie rakiety, żeby wykorzystać właśnie w jednym ataku jedną rakietę, w drugim drugą. Ogólnie ta jedynka jest taka, wydaje się być niepozorna, natomiast grałem już na tego Battle Force separatystów, i przez jedną turę mnie faktycznie ten standby mocno trzymał, bo musiałem trzymać się z dala od czołgu, tak, poza zasięg 2, a nie było to takie proste, bo graliśmy payloada, więc trzeba było pchać wózki i dobrze zagrana karta potrafi faktycznie albo wymusić to, że przeciwnik ma dosyć ciężką turę, jeśli chodzi o obchodzenie tego, no albo po prostu zapewni nam to ten drugi strzał, ewentualnie ruch, bo też możemy się ruszyć z tego standbya. Tak. Nie jest ta karta taka tragiczna, jak się wydaje na początku, natomiast no, też nie jest jakaś super. No, tutaj do czołgu jest to o tyle fajnie, że możemy wziąć sobie tego pilota i zrobić koordynację na kory. Tak. I to wtedy, myślę, ma najwięcej sensu, bo tak to inaczej musimy grać jajczko aplinki, bo nam się ta koordynacja załamie, a no, ci, co grają już separatystami, wiedzą, że kontrola w rozpiskach na B1 jest bardzo ważna i no, na większości jednostek, bo tam jest wszędzie AI, tak naprawdę. I no, chyba, że grać się B2 z T-Series. Jak nie wydamy tych rozkazów, to mamy problem z tym AI, bardzo często nam zaczyna przeszkadzać bardzo mocno. Także ważna jest właśnie koordynacja, dużo rozkazów. W zasadzie, co można powiedzieć o tym Battle Force? No, karty ma. Generalnie są takie dosyć ciekawe. To, że musimy zawsze grać czołg, sprawi, że w sumie tą jedynkę jest sens grać. Po tego standbya dla czołgu, bo wciąż lepsze to niż zagranie po prostu zwykłej jedynki, która jest tylko rozkazem dla jednego unitu bez żadnego efektu. Technicznie rzecz ujmując, gdy już kupicie sobie zestaw z T-Seriesem, wchodzi wam taka karta inna, która wam daje to, że pojazdy, które dostały rozkaz, jeszcze koordynują na zasięg 1-2 do Droid Troopera, więc wtedy to troszeczkę się kłóci, jeśli chcemy grać takiego Grievesa, bo tam ta karta może okazać się nieco lepsza, jeśli chodzi o otrzymanie kontroli nad rozkazami, nad całą armią w zasadzie. Dwójka jest taka z jednej strony dobra, bo mocno ofensywna, potrafi wygenerować dużą ilość żetonów, z drugiej strony to wciąż strzelają B1-ki, które, no, które aż takiej siły ognia powiedzmy nie mają, duże jakieś i często nie robią aż takich strat, nie zadają. No i trójka jest taka mocno strategiczna, żeby te trzy B1-ki gdzieś tam się przemieściły. No i tutaj musicie dobrze dobierać scenariusze, myślę, jak gracie tym Battle Force'em, żeby wykorzystywać w pełni możliwości tych kart. Na pewno nie jest to tragiczny Battle Force, nie jest jakiś bardzo, bardzo słaby, ale no, ale też z drugiej strony ma swoje wady właśnie, jak to, że czołg zabiera bardzo dużą ilość punktów i jak chcielibyśmy pograć przykładowego Duku, który też zabiera dużą ilość punktów, to może się to troszeczkę ze sobą gryźć. Mhm. No, natomiast jest bardzo fajną, bardzo fajną bazą do tego, żeby wejść w Legion i w armię separatystów. Bardzo opłacalnie. Z tego już dalej dużo łatwiej będzie nam rozbudowywać sobie o kolejne jednostki. Już niekoniecznie właśnie pod Battle Force'a, tylko ogólnie pod granie tą frakcją. No jeśli właśnie lubicie grać taką hordą słabo broniących jednostek, gdzie po prostu macie masę modeli, masę życia, to warto będzie dokupić pewnie dwa zestawy B1-ek, żeby do tych sześciu dobić. Myślę, że też jeden oddział Magnaguardów możecie nie poczuć jakiej ich mocy, bo zazwyczaj jest tak w Legionie, że jak jest jeden, to słabo gra, no nie liczy się, nie tyczy się to heavików oczywiście i właśnie imiennych bohaterów. Natomiast myślę, że jeśli troszeczkę pogracie tymi Magna Guardami, to też stwierdzicie, że warto dokupić sobie kolejny jeden lub też dwa zestawy, bo po prostu to są naprawdę dobre jednostki, wytrzymałe, potrafią też zadać fajne straty przeciwnikowi, gdy już wejdą na tą walkę. No też nie strzelają też jakoś najgorzej na ten 1-2, bo to zawsze dwie serżowane kostki. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim te dwa oddziały B1-ek i ewentualnie te Magna Guardy warto będzie jeszcze nawet do tego Battle Force'a dokupić, żeby sobie pograć na większej ilości tych jednostek. Tudzież jeden zestaw z T-Seriesem, żeby spróbować na tańszym dowódcy i wtedy możecie tą większą hordę robić.
generalnie o tym Battle Force można powiedzieć, że chyba powiedzieliśmy wszystko. Mamy trochę brakujących żetonów. Musicie sobie to po prostu zaznaczyć w jakiś inny sposób. Chociażby stawiając K6 powiedzmy przy droidekach, żeby wskazać ile mają tych tarcz. Przykładowo jak mają 4, po prostu stawiacie sobie na 4. I w ten sposób jakoś ten problem aktualny rozwiązać. No gorzej nieco z żetonami tymi uszkodzeń. No ale tu właśnie z pomocą przyjdzie wam po prostu zakupowanie kolejnych zestawów, które uzupełnią waszą kolekcję o brakujące żetony. Tak, jak będziecie kupować jakieś kolejne pojazdy, tam stapy, czy nawet dodatkowe droideki, czy tam spider droidy, to tam wszędzie żetony już będą. I BX-y dają żetony tarcz, więc jak będziecie chcieli, potrzebowali tych żetonów tarcz, to w BX-ach gdzieś, są. Gdzieś tam te żetony w końcu się pojawią i będzie ich nawet w nadmiarze. Tak, no i tutaj myślę, że już o tym Battle Force to chyba wszystko. Dziękujemy jeszcze raz za podesłanie go. Tak się prezentuje ten zestaw. Masa plastiku, generalnie bardzo się opłaca kupić takiego Battle Force'a na początku. Tylko pamiętajcie, że do tego, żeby grać, trzeba jeszcze mieć Essential Kit. I jeśli takie krótkie omówienie było przydatne, podobało wam się, to dajcie znać o tym w komentarzu. I my się będziemy z wami żegnać. Dzięki za oglądanie i widzimy, słyszymy się w kolejnych filmach.